Młoda dziewczyna, idąc ze szkoły do domu, znalazła niewielki plik zdjęć z Polaroida leżących w rynsztoku. Było ich łącznie 20. Były spięte gumką aptekarską. Podniosła je. Zaczęła przeglądać w drodze do domu. Pierwsze zdjęcie przedstawiało upiornie bladego człowieka na czarnym tle, stojącego tak daleko od aparatu, że nie widziała żadnych szczegółów. Dziewczyna spojrzała na następne zdjęcie. Przedstawiało ono tego samego człowieka, stojącego trochę bliżej. Szybko przejrzała kilka następnych zdjęć. Na każdym kolejnym zdjęciu mężczyzna stał bliżej i był odrobinę wyraźniejszy. Skręcając w ulicę, na której był jej dom, dziewczyna odkryła, że mężczyzna na zdjęciach wyraźnie na nią patrzy, nawet gdy ruszała zdjęciem na prawo i lewo. Przestraszyło ją to, ale ciągle przeglądała zdjęcia. Na 19. zdjęciu mężczyzna był tak blisko, że jego twarz wypełniała całe zdjęcie. Miał najbardziej przerażający wyraz twarzy, jaki kiedykolwiek widziała. Wchodząc na podjazd, wzięła do rąk ostatnie zdjęcie. Zamiast obrazu były na nim napisane dwa słowa: wystarczająco blisko. Słysząc krzyk na zewnątrz domu, brat dziewczyny natychmiast pobiegł do drzwi. Po otwarciu zobaczył jedynie plik zdjęć leżących na progu. Postać ze zdjęcia na wierzchu przypominała jego siostrę, tylko że bardzo bladą, ale stała za daleko i nie był pewien, czy to ona.